Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mamy jeden z najbardziej istotnych tematów emisji głosu. Praca strun głosowych. Czy twój głos jest pełny, brzmiący, barwny? Czy on jest cichy, delikatny, łamiący się? Dlaczego tak jest i jak zarządzać głosem, by twoje struny głosowe ruszały się harmonijnie, zgodnie z twoją indywidualną naturą? Zapraszam na lekcję. Jak mówiłam na poprzednich lekcjach, praca, zarządzanie aparatem głosowym musi być oparta na komunikatach całościowych, holistycznych, czyli pełnych. Mówiliśmy, że to będzie komunikat nie śpiewanie, tylko mówienie. Ok? Zapraszam na oglądanie poprzednich lekcji. Zarządzanie strunami głosowymi również musi być oparte na takich komunikatach, ponieważ mięśniami nie możemy zarządzać pracą strun głosowych. Nasze struny głosowe znajdują się w krtanie, tu w środku. Zarządzane są chrząstkami. Chrząstki zarządzane są myślą, jakością myśli. Jak działają struny głosowe? W tej chwili milczycie, słuchacie mnie, ok? Wasze struny głosowe, które się znajdują tak w środku krtani, nie domykają się. Jest taka szparka pomiędzy nimi. Wychodzi powietrze, oddychacie. I teraz tak, jeżeli powiecie prawidłowo, czyli na bezwładności, czyli nie będzie słyszalne wychodzące powietrze wraz z dźwiękiem. Zauważcie, taka różnica. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ok? Czyli struny głosowe domykają się prawidłowo. Nie ma żadnego miejsca w nim, w którym by wychodziło zbędne powietrze. Dźwięk jest barwny, gęsty, taki kolorowy, kolorytny. To pokazuje, że struny głosowe prawidłowo domknęły się. I to jest nasz cel. Jeżeli natomiast powiecie coś niepełnym głosem, czyli ostrożnie, albo szeptem, powiem: ej, cześć, to ja, jak się masz? To pokazuje, że struny głosowe nie domykają się, czyli wychodzi powietrze wraz z dźwiękiem. Mogę też zaśpiewać w ten sposób i będzie to wyglądało tak. Summertime. Słychać głos, ale słychać również powietrze. Czyli pokazuje to, że struny głosowe nie domykają się. I teraz uwaga, z jakiej przyczyny one się nie domykają. Pytanie do was. Czy ja zaśpiewałam pełnym głosem? Czy ja mówiłam pełnym głosem? Odpowiedź nie. I to jest pierwsza przyczyna tego, co robimy ze sobą, jak zarządzamy tym głosem. Niepełny, powstrzymany głos. Pytanie, dlaczego powstrzymujemy głos? Z jakiej przyczyny powstrzymujemy głos? Chodzi oczywiście mnie o psychiczne przyczyny. Jakie mogą być przyczyny? Strach, ostrożność, chęć zarządzania, strach przed zrobieniem błędów, przed złą oceną, gdy chcemy zapanować nad sytuacją bardzo często, tak? Nie mówię o tym, że oczywiście tak po prostu śpiewamy sobie cichutko, a też co sąsiad pomyśli, a to też będzie strach, haha, to też będzie fobia, prawda? Dobrze by było to rozumieć, wiedzieć skąd pochodzą te odruchy, bo strachy zawsze mają działanie fizyczne na nas. Więc w tym przypadku teraz będziemy powstrzymywać głos. A przyczyna tak naprawdę jest w tym, że chcemy zarządzać, jesteśmy ostrożni. Przyczyna to fobii. Druga przyczyna niedomykania się strun głosowych to jest wtedy, gdy dźwięk powstał, natomiast stężenie było za duże. Za duża była chęć, gwałtownie wydało się powietrze, które spowodowało, że struny głosowe, domykanie się rozerwało. I to kawałek powietrza wyrwał się na zewnątrz. W związku z tym, że struny głosowe to jest tkaninka bardzo delikatna, ok? Więc oni domykają się, oni wibrują, powstaje fajny dźwięk i tak dalej. Więc jak nagle zbyt duża ilość powietrza wyrywa się, to wtedy może powstać takie wrażenie drapanie. Na pewno kiedyś poczuliście, jak gwałtownie krzyknęliście, co się stało, ok? To wtedy tak nieprzyjemnie chciałoby ułożyć to z powrotem. Stężenie było tak duże, że domykanie się rozerwało.
I to jest druga przyczyna niedomykania się stron głosowych od strony komunikacji. Nazywa się ona za dużo siły. Pytanie, jakie jest psychologiczne podłoże drugiej przyczyny niedomykania się stron głosowych, czyli za dużo siły? Chęć zarządzania tak samo? Chęć wydobycia większego głosu, bardziej barwnego? Wtedy używamy siły. No faktycznie, nam się kojarzy, więcej głosu, to mam dać więcej siły. Czy tak działa? Okazuje się, że nie. Niespecjalnie. Oczywiście głos może się wzmocnić, natomiast większa ilość powietrza powoduje zaburzenie pracy stron głosowych, w tym przypadku niedomykanie się stron psychicznie. Dlaczego jeszcze robimy to? Bo chcemy zarządzać. Bo boimy się. Tak samo fobie, strachy. Agresja jest przyczyną strachu, bezsilności. Pytanie kolejne. Czy mogą być dwa błędy naraz? Już mamy dwa błędy. Pierwszy błąd – niepełny głos, drugi – za dużo siły. Czy mogą być dwa błędy naraz, czyli i niepełny głos, i za dużo siły? Odpowiedź – tak. Czyli, jeżeli śpiewam cały czas, albo mówię cały czas niepełnym głosem, ostrożnie, to wtedy, gdy będę chciała użyć większą ilość głosu, nie przyjdzie mnie do głowy, że mam bezwładnie domknąć strunę głosową i puścić pełny głos. Nie! Będę chciała użyć więcej siły, bo taką mamy logikę, takie mamy skojarzenie, że więcej głosu równa się więcej siły. I wtedy docisnę. I wtedy będzie niepełny głos i za dużo siły razem. Czyli na śpiewaniu będzie to wyglądało tak. Summertime. To jest niepełny głos. A jak dodam więcej siły, będzie Summertime. Nie wiem, czy to było ładnie. Okay? Albo tak samo. Niepełny głos, jak ktoś mówi cały czas ostrożnie i później doda więcej siły. To będzie bolało. Stąd się bierze największa ilość zaburzeń pracy z głosem. Dlatego temat domykania się strun głosowych, uświadomienie sobie tych procesów jest tak istotny. Kiedyś mówiłam Wam o tym, że widzę celem tych lekcji uruchomienie logiki, okay? Żeby czuliście, co jest zgodnie z prawdą, z Waszą naturą, a co jest nie. I w tym przypadku, w tej chwili zauważcie, taki dotykamy niesamowity paradoks. Wiele nauczycieli śpiewu proponuje Wam na początku ćwiczyć przeponę. Przepona to jest największe mięśnie w naszym ciele. Okay? On będzie pompował powietrze z płuc właśnie na strony głosowe. Powiem Wam tak, najwięcej ludzi, większa ilość ludzi na samym początku mają niedomknięte strony głosowe, bo są ostrożnie, okej? Okay? Jak już mówiliśmy, jedna z przyczyn niedomykania się stron głosowych to jest ostrożność, niepełny głos, powstrzymany głos. Jeżeli będę pompowała z przypony większą ilość powietrza, co się stanie? Stanie się to, że ta większa ilość powietrza wyjdzie w już niedomknięte strony głosowe. Czyli będę wzmacniała zaburzenie, już zaburzoną pracę stron głosowych. Jest to bardzo niebezpieczne. Bo Francesco Lamperti, założyciel włoskiej szkoły bel canto, powiedział taką frazę, szkoła śpiewania to jest szkoła oddychania. Cały czas zastanawiamy się, co na myśli tak naprawdę on miał. Trzeba było poczytać wiele jego pracy, książek, które on napisał na temat emisji głosu. Natomiast niestety nauczyciele albo po prostu ludzie, którzy trochę dotknęli jego prac, mają tendencję do skracania. Co mam na myśli? Pomyślałem sobie, jeżeli szkoła śpiewania to jest szkoła oddychania, no to muszę ćwiczyć oddech. I co się dzieje? Zaczynają ćwiczyć oddech. Proponują na samym początku pracę i ćwiczenie przypony. Jest to moim zdaniem niedopuszczalne, ponieważ na samym początku musimy domknąć struny głosowe i o tym w tej chwili rozmawiamy. Podsumujmy. Praca z przyponą na początku lekcji spowoduje zaburzenie, powiększenie zaburzenia pracy strun głosowych. Zaburzenie ogólnie całej pracy aparatu głosowego. Więc nie wolno tego robić. Pytanie, co zrobić, by struny głosowe domykały się prawidłowo?
by dźwięk głosu był barwny, pełny, kolorytny. Odpowiedź: mówić na bezwładności. I to jest pierwsze zadanie domowe, które Wam proponuję na tej lekcji. Pierwsze: mówienie na bezwładności. Bezwładność spowoduje, że nie będziecie mogli ani docisnąć, ani powstrzymać głos. Bezwładność to jest śliskie podłoże. Jest taka gra, taki hokej stołowy, nazywa się cymbergraj. Czyli jak bezwładnie rzucicie tą szajbę, ona lata na takiej poduszce powietrznej. To ona będzie dum, 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 dum odbijało się. Więc dokładnie to proponuję Wam. Mogę powiedzieć blisko i na bezwładności głos poniesie się bliżej. A mogę powiedzieć dalej i głos poniesie się dalej na bezwładności. Ej, ojej, blisko i dalej. Czyli mówimy na bezwładności. Nie używamy mięśni. Okay? Bezwładność i mięśnie to są dwie rzeczy, które wykluczają się nawzajem. Nie możemy używać mięśni. Próbujcie ryzykować. Oczywiście będzie to trudne, bo będzie to związane też z Waszymi fobiami. Będziecie pracować z nimi, będziecie zmuszani trochę do tego, żeby zastanowić się, co z tym zrobić. Stąd jest psychologiczny efekt naszego podejścia do pracy z głosem, czyli metody Ego Sync, którą w tej chwili prezentuję. Czyli bezwładność. Mówienie na bezwładność to jest pierwsze nasze zadanie domowe. Dodam jeszcze jedną rzecz. Gdy cały czas używamy dwa błędy na raz, niepełny głos i za dużo siły, powoduje to powstawanie guzów na stronach głosowych. Co, czym są guzy? Bardzo proste. Gdy strony głosowe domykają się i wibrują, to jest praca ich naturalna, bardzo fajna, harmonijna. Gdy jednak oni nie domykają się i wychodzi powietrze, to tam, gdzie jednak oni zmykają się, tak jak widać, pokazuję tutaj, jeżeli jednak spotykają się w pewnych miejscach, ich praca jest zmożona, jest bardziej taka intensywna, to może powstać dosyć szybko, jeżeli kilka dni możemy sobie pośpiewać tam, gdzie nie słyszymy się, czyli używamy dużo więcej siły, będą nie domykać się strony i powstaną na początku miękkie guzy na stronach głosowych. Miękkie guzy albo twardy to jest nic mądrego, to są po prostu zwykłe odciski. Okay? Czyli powstrzymać, zlikwidować to bardzo łatwo jest. Można w tej chwili wycinać to laserem, albo po prostu, jeżeli to miękkie guzy na stronach głosowych, trzeba po prostu odpoczynek, powstrzymać się, okay? Słuchać siebie, mówić tak naturalnie bardziej, żeby głos był smaczny, miły, przyjemny, nawet od tej strony już to będzie bardzo dobrze. Natomiast jeśli są twarde guzy na stronach głosowych, to bardzo ciężko będzie tego pozbyć się, ponieważ zlikwidować to można, to faktycznie można wycinać jakimś laserem, w tej chwili 3 tygodnie milczenie jest ok. Natomiast uwaga, problem został w głowie. Czyli jeżeli ktoś regularnie używa swój głos tak terrorystycznie, jego gwałci, jego używa zarządzeń tak bardzo niezgodnie z jego naturą, czyli nie słucha siebie, ma wyłączony ten zmysł, trzeba poprawić ten stosunek do siebie, gwałtowność, chęć zarządzania, takiego wewnętrznego autokrata, który człowiek pewnie posiada. Więc tutaj będzie bardziej złożona praca, dlatego to jest trudne do poprawienia. I jednak cały czas będzie najlepszym narzędziem na to bezwładność. Bezwładne mówienie. Drugie zadanie domowe, które Wam proponuję, nazywa się obserwacja. Proponuję Wam poobserwować ludzi, którzy mówią wokół Was. Jak oni mówią? Czy oni mówią dźwięcznie? Czy oni mówią ostrożnie? Jeżeli oni mówią ostrożnie, dlaczego oni tak robią? Jaka jest przyczyna? Oglądajcie to pod kątem przyczyn psychicznych i działań fizycznych. Czyli psychicznie faktycznie może być to ostrożność, a może to jakaś inna przyczyna. Dlaczego ktoś chce tak ładnie, miło mówić? Okay? Albo dlaczego ktoś krzyczy? Dlaczego siebie ktoś nie słucha, nie słyszy? I jako wynik fizycznej pracy będzie łamał ten głos. Co robię? Nagrywać się. Czyli nagrywacie się, słuchacie własny głos. Czy wychodzi powietrze raz z nim? Z jakiej przyczyny?
Pamiętajcie, niepełny głos, za dużo siły albo dwie naraz. Jaka jest przyczyna tego, że wychodzi wasze powietrze? Na koniec kilka ćwiczeń. Zabawimy się w grę, która się nazywa pogłos i głos. Ja będę głosem, wy jesteście pogłosem. Będę proponowała wam dźwięk i za chwilę będziecie go sami go powtarzać przy komputerze. Wasze struny głosowe będą pracowały zgodnie z takim mechanizmem. Okazuje się, że struny głosowe dostosowują się do tego, kogo słuchacie. Okay? W tej chwili będziecie słuchać mnie, więc trochę was zabiorę w swój świat. Świat bezładnego mówienia. Będzie wam łatwiej to powtórzyć. Gotowi? Zaczynamy. Ojej! Jeszcze raz spróbujmy zupełnie bezwładnie, dać się ponieść. Tak jak słyszycie mój przykład, to od razu go oddajcie tak jak widzicie, ok? Nie starajcie się jakoś zrozumieć i sami ogarnąć to, żeby po prostu to było odruchem. Jeszcze raz. Ojej! Jeszcze raz. Ej! Ok, jeszcze raz. Ojej! O, o! Okej, jeszcze raz. Ojej! Bezwładnie. To można kilka razy posłuchać i kilka razy poćwiczyć. Drugą część tego ćwiczenia chciałabym zrobić z wami falsetem. I kobiety, i mężczyzny również mają falset. Warto go ćwiczyć, bo to jest też również nasze dodatkowe narzędzie pracy z głosem. Zaczynamy. Pamiętajcie o tym, że duży głos znajduje się przed jakimkolwiek ruchem tu. Słyszycie? I dajcie się ponieść, póki nic się tu nie włączyło. Na bezwładności z komunikacją mówienie. Będę mówić, czyli słuchajcie litery, które mówię i starajcie się ich powiedzieć. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Świetnie, świetnie. Na dzisiaj tyle. Proszę o pytanie w komentarzach i trzymam kciuki za wasze sukcesy. Pa, pa.